kimś, kto siedział na tym wózku, zakończyły się relacje. Tym kimś był mój ojciec. To był człowiek, który uczył mnie zawsze, że tak naprawdę współczucie to jest wartość, którą można o dupę rozczać. Tak naprawdę mówił, że najważniejsze jest współodczuwanie. Współodczuwanie, czyli empatia, czyli położenie się w sytuacji osoby, która cierpi. I w takiej sytuacji jest pan Marian. Człowiek, który ma fantastyczną córkę i która powie nam, czego ten człowiek teraz od nas potrzebuje. Na pewno serca, ale też na pewno czegoś, do czego można się odnieść, a co będzie widniało na pasku w tym materiale filmowym. Kochani, ja powiem bardzo krótko. Choroba tak naprawdę nigdy nie ma dobrego miejsca, żeby przyjść. Ta akurat spadła nagle i z bardzo mocną siłą. Uważam, że niepełnosprawność nie jest czymś, z czym człowiek poradzi sobie sam. Więc apeluję, proszę, pomóżcie mi postawić mojego tatę na nogi. Potrzebujemy pieniążków na rehabilitację, potrzebujemy pieniążków na sprzęt, aby mógł ćwiczyć w domu. I jeśli to się znajdzie, i jeśli znajdą się osoby dobrego serca, które będą chciały pomóc, to moja już w tym rola, żeby tata wrócił do tego czegoś, co było jeszcze przed chorobą kilka miesięcy temu. I tylko o to was proszę.